teraz, drodzy Państwo, więc witamy jeszcze raz na spotkaniu z ciekawym człowiekiem, jak się to ładnie mówi, Grzegorz Piątek. Witam Cię bardzo serdecznie. Człowiek, który o Warszawie byłej, obecnej, a pewnie i przyszłej wie praktycznie wszystko. Nie przecz, bo takie są fakty. Ostatnio bardzo intensywny czas, to znaczy nominacja do nagrody Nike i tak jak już mówiłem, bardzo Ci kibicuję, bo książka, której bardziej kibicowałem, nie dostała się do tej 20, więc przeniosłem całą moją sympatię na... Będę tańczył na grobie. Na najlepsze, na grobie Wita Szostaka literackim, na najlepsze miasto świata i bardzo Ci kibicuję, ale to jeszcze nie koniec, bo dzisiaj za 3 godziny może się okazać, że nominacja do Nike to jeszcze nie wszystko, bo dziś się okaże, czy Twoja książka zostanie uhonorowana Nagrodą Literacką Miasta Stołecznego Warszawy, tak? I jak się z tym czujesz? Czy Ty... Bo ja sobie to trochę wyobrażam tak, że Ty sobie siedzisz w tych archiwach, piszesz i tak dalej, a tutaj trzeba wychodzić do ludzi, jakieś nominacje, jakieś nagrody i po co mi to wszystko było? Ja się oczywiście bardzo cieszę i dlatego, że oczywiście piszę o tym, co mnie interesuje, ale piszę to też po to, żeby tę wiedzę przekazać, żeby kogoś zainteresować, żeby kogoś wciągnąć w opowieść. A nie dla siebie, także taki szerszy odbiór książek, nagrody mnie bardzo cieszą i też utwierdzają mnie w przekonaniu, że warto było się za to zabrać, po prostu, bo robiłem już w życiu różne rzeczy, zawsze pisałem, ale pisałem raczej drobne teksty, artykuły, redagowałem, tłumaczyłem, poprawiałem cudze tłumaczenia, ale okazuje się, że pisanie własnych książek to jest coś, co chwyciło i mam nadzieję, że tego się trzymać. No to co było tym punktem zapalnym, że powiedziałeś, ja też napiszę sobie książkę? No impuls przyszedł z zewnątrz, to znaczy Dorota Nowak, która wtedy w wydawnictwie WAB pracowała, zaproponowała mi napisanie tej pierwszej dużej książki, czyli Sanatora, biografii Stefana Starzyńskiego i zgodziłem się, po czym zaraz pożałowałem, no bo to wymagało opanowania jakiejś zupełnie nowej umiejętności, panowania nad bardzo rozległym materiałem, rozległą objętością, i długo, właśnie nie miałem pewności, czy ja to dobrze zrobiłem. Dopiero książka się ukazała, została dobrze odebrana, to troszkę się ośmieliłem, ale tak naprawdę to z czasem dopiero, ja dopiero niedawno się oswoiłem z myślą, że mogę sobie napisać pisarz na wizytówce, a nie, nie wiem, osoba pisząca albo coś takiego. Wiesz co, w ogóle to jest taka sytuacja, że mnie, Ślązaka, bardzo zainteresowała ta historia Warszawy, gdzie z Warszawą nie mam niczego wspólnego, ale to, w jaki sposób napisałeś i Najlepsze Miasto Świata, i tę książkę o Pniewskim, która jest, o Jezus, jest super po prostu. Bardzo żałowałem, że już się kończyła te wszystkie. Pewnie o tych historiach sobie też za chwilę porozmawiamy. Czyli to pokazuje, że ta historia odbudowy Warszawy, historia Warszawy wcale nie musi być tylko dla lokalsów. No, na tym mi właśnie zależało, żeby to nie była literatura stricte warszawianistyczna, czy dla pasjonatów lokalnych, bo się Warszawa bardzo się sobą interesuje i jest publiczność na książki warszawskie, jest dziesiątki rocznie się ukazują, przeróżnych i monografii i jakichś wycinków, nie wiem, historia metra wspaniała na przykład, która wyszła w zeszłym roku. Ale zależy mi na tym, żeby trafiać do szerszego grona i poza Warszawę, żeby wyjść z tego naszego warszawianistycznego getta i też żeby pisać tak, żeby jakąś opowieść kreować, żeby w obu tych książkach właściwie, które dzisiaj tutaj leżą na stole, ja sporo materiału wyciąłem, mimo że one nie są najkrótsze, to na ostatnim etapie ścinałem, trzymałem się sam za rękę, żeby wywalać dygresję, żeby jakieś rzeczy, które mi się wyda... żeby nie pakować całego materiału, z którego jestem dumny, bo go znalazłem, jak często to się zdarza w pisaniu historycznym, tylko żeby ścinać i żeby to się trzymało też kupy jako jakaś opowieść. A napiszesz mi coś o Katowicach? Wiesz, ja jestem w ogóle genetycznie w jakichś połowie do 3/4 Ślązakiem, więc nie wykluczam, że za Śląsk się jeszcze zabiorę. I temat architektury śląskiej jest mi też bliski, ale wy macie też świetnych autorów śląskich, jak Anna Syska czy Irma Kozina, czy Ryszard Nakonieczny, macie świetnych popularyzatorów architektury śląskiej, natomiast może kiedyś wejdę im jeszcze na terytorium, zobaczymy. Ale tak trochę odchodząc od twoich książek, można zauważyć, że nie wiem, czy można to nazwać modą, ale za chwilę też w wydawnictwie Dowody na istnienie wychodzi biografia Bytomia,
gdzieś coraz więcej o tych miastach zaczyna się pisać. Myślisz, że to moda, czy to jeszcze za duże słowo? W ogóle jest tendencja od... Ja myślę, że to jest długofalowa, do jakichś 20-30 lat na odkrywanie lokalnej historii. To się zaczęło też Śląsk, ziemie odzyskane, które pokazują pewne epizody, swoją różnorodność, swoją taką heterogeniczność, która nie mieści się w oficjalnej narracji o historii Polski, w takiej podręcznikowej. I to narasta już od lat, myślę. To w ogóle mnie nie dziwi. Pierwsza myśl, która mnie wzięła przy czytaniu Najlepszego Miasta Świata, to już była okładka, bo tutaj podtytuł jest Warszawa w odbudowie. Ja tak się zastanawiałem, czy to rzeczywiście była odbudowa, czy budowa od zera. Jedno i drugie. Rzeczywiście to słowo odbudowa, ja nawet zastanawiałem się, czy ono powinno być w podtytule czy tytule, bo rzeczywiście to, co stało się z Warszawą po wojnie, to była budowa, wymyślenie miasta na nowo, z pewnymi elementami zrekonstruowanymi, ale też mocno zmanipulowanymi, poprawione zabytki liczne przy okazji odbudowy, też kreowanie pewnego obrazu przeszłości miasta, właśnie przez staranną selekcję tego, co zostanie odbudowane, a co nie i w jakiej formie. Także rzeczywiście to słowo odbudowa jest tutaj właściwie bardziej ze względów handlowych, czy bardziej, żeby nie dezorientować czytelników, bo rzeczywiście przyzwyczailiśmy się nazywać to, co się stało po wojnie w Warszawie, odbudową, ale tak, to była raczej budowa miasta od nowa. To jest też ten bardzo ciekawy wątek Biura Odbudowy Stolicy, które powstało na początku 1945 roku. I to jest właśnie arcyciekawe, jak mając takie przestrzenie poprzez to, co się wydarzyło w trakcie wojny, jakie można mieć różne pomysły, jak to wszystko zagospodarować. I też, że niekoniecznie to myślenie członków tego Biura Odbudowy Stolicy było tożsame z myśleniem mieszkańców o tym, jak ma wyglądać Warszawa. No, opinia mieszkańców jest trudna dzisiaj do zrekonstruowania, no bo jest bardzo mało źródeł takich prywatnych z tego czasu. Może to kwestia jest nawet słabej dostępności papieru albo tego, że ludzie mieli ważniejsze sprawy na głowie niż rejestrowanie rzeczywistości na bieżąco. Ale wiadomo, że ludzie na początku nie rozumieli, co się dzieje z miastem, że wydawało mi się, że to, co Biuro Odbudowy Stolicy szykuje, to jest jakieś tajemne wyroki, które zapadają właśnie nie wiadomo gdzie. Nie rozumieli tych korekt urbanistycznych, które się zaczynały, poszerzania ulic, czegoś, na przykład tego, że jakaś kamienica, która nadaje się choćby na pierwszy rzut oka na chłopski rozum do odbudowy, nie będzie odbudowana, bo jest wobec tego miejsca jakiś inny pomysł. Także rzeczywiście Biuro Odbudowy Stolicy się jawiło jako taka tajemna siła odgórna, jako też bardzo biurokratyczna struktura, która przeszkadza w tej spontanicznej odbudowie. Rzeczywiście był rozdźwięk, natomiast nie było chyba wątpliwości co do tego, że Warszawę trzeba odbudować. Tutaj ten głos ulicy i głos władzy był ten sam i to było też genialne posunięcie władzy, że wbrew zdrowemu rozsądkowi właściwie zdecydowała się na odbudowę Warszawy od razu, takim jednym solidnym posunięciem, zamiast odłożyć to na lepsze czasy, bo udało się z odbudowy Warszawy zrobić projekt, wokół którego można zjednoczyć społeczeństwo, niezależnie od tego, czy z tą władzą sympatyzuje, czy jej ufa, czy w ogóle ma gdzieś politykę i chce się zakrzątnąć kawałka rzeczywistości, no to odbudowa była czymś, co dla wszystkich miało sens, coś, z czego wszyscy mogli być dumni, prawie wszyscy. Dobrze, to teraz pytam cię jako przyjezdny, czy tobie się podoba ścisłe centrum Warszawy? Mówię przede wszystkim o najbliższych okolicach Pałacu Kultury. Nie do końca, chociaż nie jestem też bardzo surowy i uważam, że przez sam wzrost jakości przestrzeni tego... bo ta zła opinia o ścisłym centrum Warszawy też się bierze z takiego okresu dużego zaniedbania. Zaniedbania w sensie czysto technicznym, estetycznym, takiego nieporządku. Lata 80., czyli techniczna w ogóle degradacja centrum miasta, 90., czyli ten handel chodnikowy i
pstrokacizna, parkowanie wszędzie i tak dalej. Dużym wysiłkiem i takimi krokami, sumą drobnych kroków, to centrum jest po prostu przyjemniejsze i bardziej uporządkowane niż kiedyś, ale nie jest jeszcze skończone i też trzeba przyznać, że to, jak teraz otoczenie Pałacu Kultury wygląda, też nie ma wspólnego wiele z decyzjami czy z wizjami właśnie z początku odbudowy. To jest już pomysł z lat 50., bardzo monumentalny, który zresztą zaraz po Odwilży też zaczął być korygowany. Właściwie od początku uważany za pewien błąd, za pewną gigantomanię. Także myślę, że jeszcze mamy szansę to zmienić. No dobrze, to pójdźmy dalej. Gdybyś był osobą decyzyjną i mógłbyś podjąć decyzję, zostawiamy albo burzymy. Ale co? Pałac. Pałac zostaje, nie ma wątpliwości. A jak blisko było realizacji koncepcji tego zielonego city, żeby Śródmieście to była taka dzielnica administracyjno-usługowa? Słucham, jak blisko? Jak blisko. No to było bardzo blisko, to było wręcz ta wizja centrum z drugiej połowy lat 40., tuż powojenna, o której piszę w książce, była właściwie już napoczęta, już wyburzono właśnie całe kwartały, czy doburzono całe kwartały częściowo zachowane wzdłuż Marszałkowskiej, tam gdzie dzisiaj Plac Defilad, już powstał dom pod sedesami, czyli PKO. No już zapisani byliśmy w urzędzie, ale przyszła stalinizacja, przed socrealizm i ta wizja centrum się zmieniła. I na miejscu skupiska wieżowców, jakie miało powstać na miejscu Pałacu Kultury, takiego city biurowego, powstał Pałac Kultury. Natomiast też ta zmiana, która się wtedy zdarzyła, miała swoje dobre strony. Z jednej strony Pałac Kultury postanowiono o jego budowie i cała ta pusta przestrzeń odświętna dookoła, z którą nie wiadomo, co na co dzień zrobić, ale też pewna bardzo dobra korekta, myślę, z której dzisiaj powinniśmy być zadowoleni, została zdecydowana. Mianowicie w tych pierwszych planach powojennych, które były bardzo totalne, bardzo radykalne, w centrum nie miało być w ogóle mieszkań. Miało być właśnie city finansowe, dzielnica władzy, dzielnica uniwersytecka, wielkie parkowe Powiśle, natomiast mieszkań właściwie miało nie być i dopiero właśnie po 49 roku w planie sześcioletnim zdecydowano, że powstaną osiedla, powstanie MDM, powstaną bloki wzdłuż Marszałkowskiej i to jest cenne, no bo nie mamy centrum, które po 17 zamiera, nie mamy Mordoru w centrum, które jest właśnie urzędowo reprezentacyjny, tylko dzielnicę mieszaną, wielofunkcyjną, gdzie ludzie żyją, gdzie jest normalne życie po godzinach pracy stołecznych instytucji. To jest cenne. Skoro już poruszyłeś temat Mordoru, to tam wcześniej były fabryki. Tam wcześniej były fabryki. To jest też pomysł właśnie z przełomu lat 40-50, dzielnica Służewiec Przemysłowy. I dlatego tak łatwo było zrobić tam Mordor biurowy, bo to też była właśnie monofunkcyjna dzielnica przemysłowa, którą łatwo było, wielkie działki pofabryczne, które łatwo było skupić w latach 90. i zamienić na monokulturę biurową. Z twojej najnowszej książki, czyli o Pniewskim, tam jest takie bardzo fajne zdanie, gdzie on mówi o Kielcach, że są jakby bryłą sera, którą można kształtować tak, jak się chce. Odniósłbyś to jakoś do Warszawy, czy są w ogóle nieporównywalne miasta, nieporównywalne szkody? No, ta powojenna Warszawa zrujnowana była taką bryłą sera dla urbanistów, bardzo miękkiego. Oczywiście nie było tak, że ona była całkowicie tabula rasa. Jak się wydawało w pierwszych miesiącach powojennych, urbanistom się wydawało, że rzeczywiście da się całe miasto przemeblować zupełnie, nie przejmować się w ogóle przedwojenną strukturą, infrastrukturą, prawie nie przejmować zabytkami, ale okazało się bardzo szybko, że nie można sobie pozwolić na wyburzenie dobrych jeszcze budynków. Nie można sobie pozwolić na zignorowanie dobrze zachowanych instalacji podziemnych, które jeszcze biegły pod ulicami. I też, że interesy, udało się oczywiście dekretem Bieruta interes prywatny całkowicie usunąć, ale też interesy wielkich państwowych instytucji okazały się przesądzać często o rozwiązaniach. Na przykład jest do dzisiaj taka wielka kamienica przy moście Śląsko-Dąbrowskim, ruch Wisłostrady, tam w tych ślimakach zagubiona, nowy zjazd, która miała w planach urbanistów i konserwatorów zostać usunięta, bo zasłania panoramę Starówki od strony Wisły, ale bodajże, że Centralna Rada Związków Zawodowych tam od razu po wojnie się umościła
czy jakaś inna instytucja publiczna i nie pozwoliła tego domu zburzyć i on do dzisiaj stoi. Także interesy, okazało się, że mimo, że prywatne interesy udało się usunąć, to dalej miasto jest jakąś grą interesów. Tych instytucji, które się muszą gdzieś podziać, czy właśnie, że ten zasób mieszkaniowy też był zbyt cenny, żeby burzyć jeszcze zdrowe kamienice. Ale rzeczywiście było, nigdy wcześniej ani później urbaniści, architekci nie mieli takiego pola do popisu w Warszawie jak wtedy. Dobrze, przeskakujemy z przeszłości do teraźniejszości, a nawet do przyszłości, bo za każdym razem, gdy tu przyjeżdżam, to mam wrażenie, że nie ma tu już miejsca, żeby cokolwiek zbudować, a co chwilę widzę, że jednak coś się buduje, jakieś gigantyczne biurowce i tak dalej. Jak będzie wyglądała Warszawa według Ciebie za 15-20 lat? Ile tu jest jeszcze miejsca, żeby coś wcisnąć? Miejsca, żeby wcisnąć jest dużo, bo urbaniści z BOS-u zostawili dużo pustych terenów. To się okazało niesamowitą rezerwą po 89 roku, że tereny, które były albo planowo zostawione puste ze względów kompozycyjnych czy podzieleń, albo były rezerwą pod jakąś inwestycję, która się nigdy nie wydarzyła, okazały się teraz terenami inwestycyjnymi. No i weźmy chociażby tereny wokół Pałacu Kultury, to cały czas jest ogromna rezerwa. I też bez litości się burzy. Ta wymiana tkanki teraz jest bardzo szybka. Budynki, które w latach 90. były imponujące, teraz się nagle okazują za małe albo przestarzałe i ustępują. Także myślę, że Warszawa będzie gęstnieć, będzie rosnąć w górę, ale też chyba nauczyliśmy się już bronić zieleni. Także ten jeden z największych atutów, jaki ma Warszawa po wojnie, czyli to zwiększenie zieleni terenów, powierzchni zieleni w mieście, nie tylko wielkich parków, ale też tej zieleni przyulicznej, przydomowej, osiedlowej, no to chyba obronimy, prawda? Dotykasz bardzo ciekawego tematu, bo jest takie wydawnictwo Wysoki Zamek i oni wydali taką wydają kapitalną serię, ale książka Odzyskać miasto dla ludzi, to znaczy właśnie to, myślisz, że idziemy w tym kierunku zwężania ulic, dodawania skwerów i no właśnie, tak jak tytułowy Odzyskać miasto dla ludzi? Zdecydowanie i myślę, że to, co było 10 czy 15 lat temu, mogło się wydawać bardzo radykalne w Warszawie, czyli ograniczanie ruchu w centrum, zwężanie ulic. Ja od razu zaznaczę, że ja nie wierzę w całkowite usunięcie samochodów, ja wierzę w harmonizowanie po prostu różnych rodzajów ruchu. To staje się już normą. Ostatnio wyszedł nawet sondaż, z którego wynika, że chyba 40 parę procent warszawiaków i warszawianek popiera ograniczanie ruchu w centrum i myślę, że już nie ma odwrotu. A według Ciebie takim wzorem, a może i nie, jest Poznań, to znaczy znaczne podwyższenie ceny parkowania w centrum plus nawciskanie bardzo wielu ścieżek rowerowych, żeby jak najwięcej osób mogło się przesiąść z samochodów na rowery. Tak, oczywiście nie ma przenoszenia jeden do jednego, bo Poznań jest o wiele bardziej zwartym i mniejszym miastem. Warszawa jest bardzo już odrzucona, ale to jest, myślę, że nie ma ucieczki od tego. Więcej samochodów się nie zmieści, po prostu, fizycznie. Ostatnio czytałem taki tekst, że na moście Poniatowskiego albo mają się pojawić, albo już się pojawiły piękne, żółte fotoradary. Są. To jest morderstwo dla mostu, głupota, czy jednak nieunikniona? Ale chodzi o ich formę? Chodzi o to, jak to teraz wygląda. Ja jestem dość wyrozumiały. Ja uważam, że infrastruktura ma prawo wyglądać jak infrastruktura. Tyle. Latarnia może być bardzo prosta, taka, to ma prawo być prostą budką. To i tak się za parę lat zmieni model. No, nie do końca tę histerię czuję doceniam troskę o estetykę mostu, ale uważam, że to, że dzięki temu się trochę może żyć uratuje, jest cenniejsze. Jesteśmy w miejscu no, bardzo ważnym dla Twojej książki o Pniewskim, czyli Plac Piłsudskiego. I to jest jeden z tych pierwszych konkursów, w których Twój bohater brał udział. To miejsce miało wyglądać zupełnie inaczej? Tak, no Plac Piłsudskiego jest ciekawym w ogóle laboratorium takim warszawskim. Podobnie jak Plac Defilad jest takim miejscem niemocy, że ono jest tak ważne, że żaden pomysł do końca się nigdy nie przyjmuje, każdy pomysł jest zakrzyczany albo szybko się dezaktualizuje. Zawsze te ambicje są ogromne, a w związku opinii jest tysiąc i nic nigdy nie zostaje doprowadzone do końca.
Bohdan Pniewski dwa razy w życiu do placu Piłsudskiego podchodził. Raz rzeczywiście w latach 20., kiedy... trzy razy nawet. Kiedy wziął udział w konkursie i dostał tu jakieś wyróżnienie na plac, który wtedy stał się właśnie sanktuarium. Wtedy powstał Grób Nieznanego Żołnierza, pomnik Poniatowskiego się pojawił, trzeba to było jakoś wszystko spiąć przestrzennie. Potem w latach 30. wziął udział w konkursie kolejnym, znów bezowocnym i po wojnie zwyciężył ex aequo konkurs na ukształtowanie całego placu Ogrodu Saskiego i został nawet na parę lat tak zwanym gospodarzem Placu Zwycięstwa ówczesnego, z którym trzeba było uzgadniać wszystkie plany. Odcisnął swoje piętno, no bo i forma gmachu sądów wojskowych, które widzą Państwo po prawej stronie, jak się odwrócą od fontanny, i odbudowana forma hotelu europejskiego z wnętrzami, które przepadły niestety przy ostatnim remoncie, i południowa fasada Teatru Wielkiego, to jest jego dzieło, i tak zwany kopnięty dom na rogu krakowskiego Przedmieścia i Królewskiej. Także tutaj sporo namieszał, ale mimo wszystko ten projekt też jest nieskończony. On na przykład sobie wyobrażał, że odbudowany będzie Pałac Brühla, który przed wojną sam konserwował, może dlatego. Grób Nieznanego Żołnierza miał zostać tą trwałą ruiną z taką jeszcze symboliczną, ażurową kolumnadą. To właśnie nigdy nie powstało. Ale to pokazuje też, cieszę się, że do Pniewskiego zmierzyliśmy, bo no, tutaj ta jego ręka nie jest do końca widoczna, ale to pokazuje bardzo dobrze osobowość bohatera mojej książki, którego interesowały właśnie wielkie tematy stołeczne, związane z władzą, reprezentacją, wielkimi nazwiskami, rocznicami i bohaterami. To jest bardzo ciekawa postać, bo z twojej książki wynika, że on do pewnego momentu pracował dla władzy, ale jest taki moment, kiedy on stał się poniekąd jej częścią. To prawda, przed wojną jeszcze stał się działaczem politycznym sensu stricto i działaczem Obozu Zjednoczenia Narodowego, także przestał już być takim bezpartyjnym fachowcem, mógł uchodzić za takowego. I ciekawe jest to, i to jest jedna z największych zagadek tej biografii, którą staram się rozwikłać w tej książce, że po wojnie, mimo takiego uwikłania w przedwojenną władzę, przedwojenny establishment, także towarzyskiego, został znów architektem władzy, że nie poszedł w odstawkę, że nie spotkała go żadna dyskryminacja. Wydaje mi się, że on już po prostu w ten okres powojenny wkraczał właśnie już nie jako architekt, który stara się uwagę władzy i o projekty, ale jako taki architekt, do którego aspiruje władza. Takiego, że zaszczytem jest dla władzy i dla polityków pracowanie z nim. Zresztą ludzie władzy byli też młodsi od niego wtedy. Też jest bardzo ciekawe, jeśli popatrzeć im w metryki, okaże się, że Bierut jest młodszy był młodszy od Pniewskiego, że on był dla niego troszeczkę starszym autorytetem, już miał prawo nim być, a nie jakimś takim szczylem, za przeproszeniem, którego można rozstawiać po kątach i, nie wiem, straszyć na przykład. No tak, zresztą on był zapraszany też do takich konkursów zamkniętych. To też był pewnie wyraz może nie uwielbienia, ale docenienia tego, co robi. Ja sobie tutaj taki fragment wynotowałem. W drugiej połowie lat 30. Pniewski nie pracuje dla władzy, lecz jako członek obozu rządzącego wie, i tu chyba skróciłem myśl, wie, gdzie są konfitury, czyli moje pytanie zmierza do tego, czy po prostu on był w stanie zrobić wszystko, żeby zaspokoić swoją ambicję i żeby projektować, czy jednak ważniejsze jest to słowo konfitury? Bohdan Pniewski na pewno miał ogromną, ogromną, ogromną ambicję zawodową, która zresztą sprawiła, że jego reputacja w warszawskim środowisku architektonicznym była bardzo ambiwalentna. Z jednej strony ceniono jego talent, był autorytetem, ale też wielu kolegów miało mu za złe, że po trupach często idzie po zlecenia. A z drugiej strony władza czy klienci wiedzieli, że też mieli pewność, że on podoła. Bo tak wcześnie już wszedł na poziom tak ambitnych projektów i umiał podołać. Zbudował właśnie jako 30-parolatek MSZ w Pałacu Brühla, zbudował sądy na do dzisiaj używane w Alei Solidarności, wielkie skomplikowane gmachy i okazało się, że właśnie nie tylko umie ładnie narysować, ale umie też zbudować sprawnie.
skoordynować te projekty, a to zawsze dla klientów instytucjonalnych, w ogóle dla każdego klienta, obojętnie czy idziemy po projekt mieszkania, czy domku jednorodzinnego, czy wielkiej świątyni, czy muzeum, zawsze klient chce mieć pewność, że ten architekt, jak się dzisiaj to mówi, dowiezie i że, spotka, że wszystko się szczęśliwie skończy. No dobrze, to żeby też Państwu pokazać, jakim człowiekiem był Pniewski, ja zacznę, a Ty skończysz. Do czego służyła chrzcielnica w jego willi na Skarpie? O, chrzcielnica, która Bóg wie, skąd się tam wzięła, wymontowana skądś, w salonie służyła do chłodzenia wódki. Tak, dziękuję. Przechodzimy w takim razie dalej. Tak, w tej willi, którą Państwo mogą zresztą zwiedzać, to jest Aleja na Skarpie 27, Muzeum Ziemi, jest więcej takich żartów architektonicznych i trików, które pokazują też, że we własnej willi, gdzie mógł zaszaleć, Pniewski też pokazał takie wnętrzarskie poczucie humoru. W ogóle bardzo fajny wątek pracy dla Jana Kiepury i wybudowanie tego hotelu Patria w Krynicy. Powiedz, czy to jest, czy faktycznie, bo z książki wynika, że być może jest kilka wersji, że Kiepura zaproponował mu jakąś kwotę za wykonanie projektu, a on powiedział, panie Kiepura, za tyle to ja mogę panu zaśpiewać. No tak, ta anegdota krąży w wielu wersjach, co świadczy o tym, że chyba coś musiało być na rzeczy i że pokazuje też, że kolejny sekret niezniszczalności Pniewskiego, że on oprócz tego, że był wielkim twórcą, to bardzo dobrze liczył pieniądze i dbał o swój interes. Ja w jego archiwum, w jego spuściźnie znalazłem dziesiątki jakichś kartek z korespondencją z różnych okresów kariery, gdzie on się dopomina o pieniądze, wylicza nadgodziny, koszty podróży, benzynę, sekretarkę i tak dalej. Pilnował cały czas kasy i to też niesamowite, że to nie jest tak, że można być albo geniuszem bez głowy zupełnie, który jest stworzony do wyższych interesów i potrzebuje impresaria czy agenta, albo właśnie dobrym komercyjnym twórcą bez ambicji większych. On potrafił być jednym i drugim. Gdybyśmy mieli wyliczyć najważniejsze jego projekty, to co? Sejm, Polskie Radio? Sejm, Polskie Radio, niezbyt zresztą udane. Sądy, właśnie w Alei Solidarności na Lesznie, z tego co Państwo mogą do dzisiaj zobaczyć. Patria w Krynicy niewątpliwie. Wille, to też jest, to są mniej trudniejsze do odszukania projekty i też trudniej tam wejść, ale willa na Klonowej do dzisiaj istniejąca Urbanowicza i Muszyńskiego, willa własna w Alei na Skarpie, willa Zalewskiego na Rzymskiej, pierwsza wielka willa jego z końca lat, z przełomu lat 20-30. No i z tego, czego Państwo nie mogą zobaczyć, no to nieistniejący właśnie MSZ w Pałacu Brühla i Świątynia Opatrzności, czyli konkursowy projekt z początku lat 30., który zrobił mu nazwisko, który go wystrzelił w bardzo młodym wieku do czołówki polskiej architektury, a który no, traf chciał, że nigdy nie powstał. Bo to miała być w ogóle cała dzielnica Piłsudskiego właśnie z tą świątynią Opatrzności Bożej. Tak, dzielnica Piłsudskiego na Polu Mokotowskim, dzielnica reprezentacyjna, której świątynia miała być dominantą, z tym, że kiedy Pniewski wygrywał konkurs, jeszcze nie było nawet mowy o tym, że ta dzielnica, tam wiadomo było, że coś kiedyś powstanie, ale nie nazywało się Piłsudskiego, nie miało być aż tak reprezentacyjne. Natomiast pod koniec lat 30., kiedy Pniewski właśnie już był gwiazdą, to pracując równocześnie nad świątynią, nad ostateczną wersją projektu, już też projektował kolejne budynki w tej dzielnicy i cały jej wyraz architektoniczny. Urbaniści zrobili czarną robotę, to znaczy rozmieścili to wszystko od strony funkcjonalnej, komunikacyjnej, a on już szkicował tam zieleń, pomniki, wystrój ulic, jakieś wytyczne dla innych projektantów, innych elewacji, innych gmachów. Także ta dzielnica, nawet gdyby mimo że całej by nie zaprojektował, każdego gmachu oddzielnie nosiłaby jego piętno. Byłby, tak, jej autorem. Zresztą w książce też jest projekt. Dzielnicą Pniewskiego. Tak, zresztą w książce też jest projekt, jak ona miała wyglądać. Dzisiejsi architekci i architektki mogą mu zazdrościć, no bo wtedy było tyle do zrobienia, tyle do wybudowania, że no teraz takich zleceń chyba państwowych nie uświadczymy. No Pniewski wszystko zbudował już po prostu. No. NBP, Ministerstwo Komunikacji i tak dalej. Rzeczywiście teraz mamy zupełnie inne czasy. Znaczy, po pierwsze te lata 40-50 były w ogóle szczytem prestiżu zawodu architekta w Polsce, kiedy ze względu na to, że architekci byli nieodzowni dla odbudowy Warszawy, dla modernizacji Warszawy, w ogóle dla odbudowy kraju, bardzo dużo mogli
i cieszyli się też osobistym zaufaniem i sympatią choćby właśnie Bieruta, czy paru innych kluczowych osób w państwie, takich jak Marian Spychalski. Natomiast także mieli co robić, cieszyli się tym zaufaniem, prestiżem. No i teraz, ale myślę, że globalnie w ogóle architekci mają o wiele mniej do powiedzenia. Że po pierwsze, to już nawet nie chodzi o to, że państwo polskie nie zleca projektów wielkich gmachów rządowych, że raczej kiedy się instytucje rozrastają, to po prostu się wynajmuje powierzchnię w normalnych biurowcach. Ale też globalnie architekci są, zwłaszcza w tych dużych, skomplikowanych projektach, są tak uwiązani przepisami, standardami, jakąś armią konsultantów od bezpieczeństwa, od ochrony środowiska, od ewakuacji, od certyfikatów ekologicznych i tak dalej, że mają bardzo, bardzo mało do powiedzenia. A gdyby on nie był pupilkiem władzy, to co, po prostu musiałby zmienić pracę? Bo nie dostawałby kontraktów? Po wojnie rzeczywiście trudno by mu było, bo w normalnych czasach mógłby budować dalej willę, ale wille dla bogaczy rzadko powstawały w tych pierwszych dekadach PRL-u, to były wyjątki. Kościołów też prawie się nie budowało. To jest niesamowite, że nazwisko Pniewskiemu zrobiła świątynia opatrzności, ale potem właściwie nie zbudował właściwie żadnego kościoła znaczącego. Zrobił wiele projektów do szuflady w latach 50., 60., także ten mecenat kościelny też uwiądł. Być może gdyby doczekał tego boomu lat 70., 80., to by znów rozwinął skrzydła, ale rzeczywiście byłby bardzo, bardzo biedny, gdyby władza go nie chciała. Myślę, że radziłby sobie dobrze jako profesor, jako nauczyciel, bo też całe życie był lubianym, charyzmatycznym, ekscentrycznym profesorem, do którego młodzież lgnęła i może tak jak Juliusz Żurawski, który po wojnie wylądował w Krakowie jako dziekan architektury, prawdopodobnie właśnie z powodów politycznych nie mógł zostać w stolicy ze względu na przedwojenne różne zaszłości, no to może Pniewski by się odnalazł jako dziekan we Wrocławiu na przykład i tam by na rybek młody kształcił. Ten wątek kościelny jest arcyciekawy, bo jestem ciekawy. Interesuje mnie to, czy według ciebie, gdyby nie pewien kielecki duchowny, to Pniewski miałby duże problemy, żeby w tym okresie, kiedy był wysiedlony z Warszawy, żeby związać koniec z końcem? No niewątpliwie ta, przepraszam, dobre stosunki z klerem zaprocentowały. Właściwie nie, może nie tyle budową, co po prostu pracą biskup Kaczmarek, do którego zresztą zaczął jeździć jeszcze podczas okupacji i znalazł taki azyl w Kielcach od okupacyjnej rzeczywistości Warszawy. Roztoczył nad nim opiekę, o tym więcej pisze w książce. I po powstaniu od razu Pniewski prawie skierował swoje kroki do Kielc, tam znalazł przystań. I myślę właśnie, że tej hipotezy nie rozwinąłem, że też mógłby, gdyby go państwo nie chciało i brał chyba pod uwagę coś takiego, bo z Kielc wcale po wojnie się nie spieszył z powrotem do Warszawy w pierwszych miesiącach, no to być może u boku kościoła gdzieś tam by znalazł przyszłość w Kielcach. No ale w tym czasie, nawet gdy było biednie u niego, to gdy upomniała się o niego Warszawa, to prawdą jest to, że on od razu miał, no dobrze, ale chcę zarabiać tyle, chcę mieć samochód z kierowcą, ja tu jestem pan architekt. No tak, i zagrał wabank i zagrał, jak się okazało, słusznie. Okazało się, że po tych paru tygodniach, miesiącach wahania, kiedy nie wiedział, czy wracać do Warszawy, kiedy instytucje się o niego upomniały, no to okazało się, że może się drogo sprzedać, tak samo jak z Kiepurą i udało się. Bardzo szybko podciągnął tę stopę życiową do przedwojennego poziomu, odbudował willę, utrzymał pracownię, samochód, szofer, Zakopane, Sopot i tak dalej. Gdybyś miał określić jakieś dwie cechy, które wyróżniały Pniewskiego, to były schody i te takie cienkie słupy wykałaczki? Tak, wykałaczki, zapałki. Tak, ale więcej jeszcze jest tych motywów to charakterystycznych dla Pniewskiego. To jest też ciekawe, że on przez całe życie właściwie szlifował tę samą formułę. On się lekko dostosowywał do mody czy do oczekiwań klienta,
ale możemy go poznać właśnie po schodach, które kochał robić takie niskie, paradne do eleganckiego stąpania albo bardzo wyrafinowanych okrągłych klatkach schodowych. Potem są te słupy zapałczane, o których wspomniałeś, są też słupy kielichowe, zwężające się do góry, zwężające się do dołu, NBP, Sejm, w paru jeszcze miejscach jest taki rustykowany, jak się mówi fachowo, czyli grubo ciosany kamień na elewacji. Są też schodkowe formy, to jest Świątynia Opatrzności, Ministerstwo Komunikacji. Także czy to są lata 30., 40., czy 50., czy 60., on właściwie szlifuje tę autorską formułę i to też świadczy o jego pozycji, że nie musiał się tak bardzo do klientów dostosowywać, że oni do Pniewskiego po pniewszczyznę przychodzili, a nie po to, co do innych. Tak ładnie pokazałeś schody, no to tutaj stanęły takie schody jakiś czas temu. Na placu Piłsudskiego. Tak, tylko że bardziej strome i nie wolno wchodzić. A jakby mu się podobał obecny plac Piłsudskiego, albo jak bardzo by mu się nie podobał z nowymi pomnikami? No ja myślę, że on generalnie byłby niezadowolony, że nie on tutaj projektuje. To przede wszystkim. Potem znalazłby argumenty. Bo znany był z tego, że umie klientów przekonać, że nawet jeśli mają już projekt czyjś, to on to zrobi lepiej. A tutaj no, pewnie chciałby jakiegoś bardziej zdecydowanego gestu, a nie takiej łataniny właśnie od pomniczka do pomniczka. W książce, to, żeby Państwu za bardzo nie zdradzać, bo książkę Najlepsze Miasto Świata kupicie tutaj po naszej lewicy, a z kolei Pniewskiego na stoisku Książkowych Klimatów, tak? Tak, numer jedno jest 2636. Jakoś takiego. Książkowe Klimaty. Tak. Pojawia się tutaj m.in. jeszcze Blikle, pojawia się Józef Beck, więc cały panteon bardzo znanych i dobrze i wysoko postawionych ludzi. Kolejna twoja książka będzie o? Gdyni. Także tytuł powinien być Ucieczka z Warszawy, ale nie, będzie inny. O początkach Gdyni, także myślę, że to będzie książka zbliżona jakoś do Najlepszego Miasta Świata, które jest właśnie o budowaniu oddolnym i odgórnym miasta i o zderzeniu planów z rzeczywistością. Natomiast będzie to też pewnie opowieść o tym, myślę, że będzie więcej tej historii społecznej, o tym, jak ludzie z różnych zakątków kraju przyjeżdżają po coś do tej Gdyni i tę rzeczywistość sobie wykuwają, bo właśnie był to projekt w legendzie swojej odgórny, stworzony przez państwo, Gdynia, ale jak tak dobrze popatrzeć, to też było tam bardzo dużo tego elementu oddolnego i zupełnie spontanicznego, żywiołowego. Rozumiem, że to jest temat na przyszły rok? Oczywiście, to tak? dopiero się rozpędzam z pisaniem. Właśnie we wtorek jadę na badania. Trochę na plażę też oczywiście, ale... No tak, ale, wiadomo, przyjemny, spożyteczny. Ale no, fajnie mieć taki temat, prawda, który jest pretekstem do tak przyjemnych podróży też. Na Śląsku plaży ci nie zapewnię, ale roladę jest jakaś Pogoria, czy to jest nie Śląsk, bo to już jest Zagłębie. No. Tak, ale można na plażę też skoczyć. Ale w Katowicach jest Dolina Trzech Stawów, więc też można się tam... Jest bliżej do Równika też, jest cieplej. Nigdy o tym nie myślałem w ten sposób, dziękuję. To bardzo będę o tym pamiętał, że mamy bliżej do Równika. Szanowni Państwo, jeśli macie jakieś pytania, to jest ten moment, żeby je zadać. Dlaczego, ja powtórzę, żeby wszyscy słyszeli, pani pyta, dlaczego jesteś za zachowaniem Pałacu Kultury? Dlatego, że jest to najbardziej wyjątkowy budynek w Warszawie. Jest to budynek, który może się podobać lub nie. Ja myślę, że gdybym żył w czasach, kiedy pałac powstaje, to bym uważał go za szczyt bezguścia i bezczelności i populizmu w architekturze, bo to jest architektura właśnie bardzo popowa, populistyczna, która chce się podobać i gra na najprostszych chwytach, to znaczy duże, bogate, historyczne, już to gdzieś widziałem wszystko, ale to już jest, nie zmienimy tego, że to jest budynek, który decyduje o charakterze jakoś, czy o wyjątkowości panoramy miasta i bez pałacu Warszawa, panorama Warszawy byłaby no, po prostu dowolnym downtown na świecie. Można by robić takie zdjęcia z dronem z nad rzeki, z tą zielenią, ze stadionem i wyglądałoby to jak jakieś dwumilionowe miasto nad Mississippi albo w Chinach.
Także tak, pałac jest już nasz i myślę, że teraz raczej należy się koncentrować na tym, jak go zbliżyć do miasta, jak go oswoić jeszcze bardziej, a nie nad jakimś kopaniem, walką z nieżyjącymi już ludźmi i dawno przebrzmiałymi problemami. Wyczyścić, tak. Drodzy Państwo? Jest jeszcze jedno. Proszę. Ze względów epidemiologicznych nie mogę Pani dać mikrofonu, także... Skoro następnym tematem jest Gdynia, to czy ma to jakiś związek z tą wystawą, która była w Polinie, Gdynia, Tel Aviv, i albo czy będzie do tego jakieś nawiązanie i czy w ogóle jak Pan ocenia wystawę? No była to, jest to szczęśliwy zbieg okoliczności, że ta wystawa była, bo jakoś już przybliżyła pewnie kilkudziesięciu tysiącom osób, które ją odwiedziły, temat. Ta wystawa była bardzo cenna, rzeczywiście, zgromadzono tam bardzo ciekawy materiał. Ja, tak jak już wspominałem, bym chciał troszeczkę bardziej pogrzebać w tej historii społecznej i też w ciemnych stronach miasta, może właśnie nie tylko o tych, którym się udało, ale o tych, którym się nie udało w Gdyni. To też mnie bardzo ciekawi, bo to było takie Klondike, taka ziemia obiecana, gdzie właśnie ludzie zjeżdżali po coś, ale często tego czegoś nie dostawali. Wracali z kwitkiem, bankrutowali albo żyli tam, wegetowali. To mnie bardzo ciekawi i też będę dyskutował z tym porównaniem z Tel Awiwem, ale to rozwinę chyba jeszcze. Dobra, nie będę teraz tego pogłębiał, bo się pogubię, to trochę mi się jeszcze tutaj nasyca i gotuje. Układa się. Tak. Drodzy Państwo. Proszę. Najlepsze miasto świata? Najlepsze miasto świata. Ja zdaję sobie sprawę, że ten tytuł jest bezczelny bardzo i że rzuca wyzwanie mitowi właśnie Warszawy jako miasta nieprzyjaznego, niewygodnego, zimnego, odpychającego. Ale zaczerpnąłem go z publikacji z Epoki. To jest zdanie, które towarzyszyło prezentacji, czy notatce dziennikarskiej z pierwszej prezentacji planu odbudowy Warszawy z początku 1946 roku. Jego autorem jest Jerzy Grabowski, który też wraca na kartach Niezniszczalnego w ogóle. Potem mi wyskoczył w biografii Pniewskiego jako jego największy przyjaciel od dziecka. Był to niesamowicie ciekawy facet, architekt z wykształcenia, dziennikarz, działacz sportowy, dziennikarz sportowy też przed wojną i może stąd taka przesada w tym sformułowaniu najlepsze miasto świata. On właśnie napisał, budujemy od nowa, cytuję z pamięci, Warszawę, najlepsze miasto świata, i to pokazuje bardzo te ambicje, to wizjonerstwo i taką absolutną właśnie bezczelność w tym optymizmie, w tym entuzjazmie. Oczywiście obietnicę nigdy do końca nie spełnioną, zawodzoną od pierwszego dnia, bo Warszawa nie została najlepszym miastem świata, ale ja to celowo wyciągnąłem na wierzch, bo uważam, że brakuje nam dzisiaj tej odwagi, że my zbyt często, myśląc o przyszłości miasta, próbujemy ją prognozować i potem do tego dostosowywać nasze zamierzenia. Zamiast wyobrazić sobie, czego chcemy i próbować to osiągnąć. Oczywiście nie osiągniemy tego nigdy w 100%, ale nawet ten kompromis, jeśli postawimy poprzeczkę bardzo wysoko, będzie sukcesem. Proszę. Który fragment Warszawy jest Twoim ulubionym i dlaczego? Bardzo trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Kocham okolice, w której teraz mieszkam od kilkunastu lat, czyli Śródmieście Południowe, okolice MDM-u Koszykowej, bo uważam, że tam jest świetnie wyważona skala właśnie stołeczna, reprezentacyjność z przytulnością pewną i wygodą mieszkania. Jest zieleń, są zabytki starsze, jest socrealizm, jest modernizm, także taki miszmasz bardzo, bardzo warszawski. Natomiast moim odkryciem ogromnym zeszłego roku są Bielany. To jest taka strona Warszawy, którą bardzo słabo znałem, a podczas turystyki pandemicznej wewnątrzmiejskiej, wypraw rowerowych, objechałem solidnie Bielany i uważam, że i pod względem takiej właśnie przyjazności, kameralności, wygody mieszkania i nasycenia zielenią, to jest absolutny skarb. I gdybym miał się wyprowadzać do dzielnicy bardziej takiej osiedlowo,
domkowej, to w pierwszej kolejności szukałbym na Bielanach. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Nie. To ja użyję może takich wielkich słów, ale czy według Ciebie nagroda Nike może sprawić, że będziesz takim trochę literackim Pniewskim? To znaczy będziesz mógł sobie pisać o czym chcesz, co chcesz, tak, chrzcielnica do mrożenia wódki i tak dalej. To byłoby super oczywiście wygrać. Ale ja jestem i tak szczęściarzem, bo ta nominacja jest ogromnym wyróżnieniem i znowu jakimś potwierdzeniem zewnętrznym tego, że to dobrze, że piszę książki i lekiem na wszelkie kompleksy. I też jest to chyba pierwsza nominacja dla książki, której można by nazwać architektoniczną. Ja nie przypominam sobie dotychczas. Także ja się i tak bardzo cieszę i tak jestem też wielkim szczęściarzem, że piszę książki o tym, co mnie interesuje, że to nie są... Oczywiście zawsze ktoś musi zamówić, ale nie są to tematy, do których muszę się zmuszać albo odrywać od tego, co mnie interesuje. Są tematy, które zawsze mnie pasjonowały i które we mnie jakoś tam rosły i dojrzewały. I jeszcze ktoś to czyta i jeszcze nominuje i czasem nagradza. To jest ogromne szczęście i super. Mamy jeszcze minutę, zanim nas wyrzucą ze sceny, bo... Ale to jeszcze spróbujemy tutaj nagiąć. Które miasto po Gdyni najbardziej Cię kusi w kontekście książkowym, jego historii, o którym chciałbyś napisać? Widzę Twoją minę, nie musisz w takim razie mówić miasta, możesz bardziej ogólnie wskazać województwo na przykład, albo półkulę chociaż. Nie myślałem o tym, bo staram się nie myśleć za bardzo do przodu o pomysłach na książki, żeby nie zajmować sobie głowy, ani też się nie zobowiązywać za wcześnie, jakichś umów nie podpisywać. Potem teraz miałem takie spiętrzenie, że ten Pniewski, najlepsze miasto świata, mi się trochę nałożyły z pracą i było to miejscami ciężkie. Ale nie mówię to, żeby ci zrobić przyjemność, ale pewnie fajnie by było się tym Śląskiem zainteresować, bo... Zrobiłeś mi przyjemność. Cieszę się, to podwójnie dobrze, bo jest to też historia osobista wtedy bardziej. Ja przyznam, że za słabo znam swoją historię rodzinną, więc może to jest też jakiś klucz, żeby nie pisać o tym, czego się nauczyłem, ale o czymś, co może jakoś tożsamościowo jest we mnie uśpione. Ale twój Śląsk to jest który Śląsk? Rodzina się wywodzi, tata, pozdrawiam, wywodzi się z Rybnika. I naprawdę przez to, że tam jeździłem jako dziecko, to zawsze były jakieś wizyty rodzinne. Dziadkowie umarli już dość dawno temu, więc też te preteksty szybko zniknęły. Już jako dorosły właściwie przestałem tam jeździć. To mam bardzo małą świadomość tego, co się tam działo. I dopiero teraz przez książki, przez dzięki Twardochowi na przykład, ale też jakieś publikacje bardziej niszowe, naukowe czy amatorskie wręcz, sobie czytając, dopiero teraz to odkrywam. Także nie obiecuję, ale pewnie to miałoby największy sens, bo byłoby i jednocześnie ciekawe dla kogoś, a jednocześnie też ciekawe dla mnie tożsamościowo. Ja to ci powiem, że mam nadzieję, że przyjedziesz tam do nas, pogodomy, pójdziemy se na rolada, modro kapusta, się może godać, na kluski, no, ja cię nauczę godać. Naucza się. I będzie wszystko hopie fest, gryfnie i tako książka z tego powstanie, że będzie... Będą kolejne nagrody. Dobrze, to dziękuję Ci bardzo, bo już tutaj był znak, że czas. Jeżeli miałbyś chwilę, a Państwo by mieli jakiś interes do autora w sensie podpisania książek, to będziemy musieli niestety ze sceny zejść niepokonani na szczęście. Niezniszczalni. Niezniszczalni. I gdzieś tutaj przy tym stoliku... Tak, autor będzie do Państwa dyspozycji. Drodzy Państwo, Grzegorz Piątek, wielkie brawa. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za obecność.